Stan powietrza we Wrocławiu zazwyczaj jest fatalny, ale są sposoby, żeby temu przeciwdziałać. Smog to palący problem we Wrocławiu. Jest to wyzwanie, które wymaga pewnych decyzji. Mieszkańcy powinni obudzić rządzących i sami zacząć działać. Podstawowe rozwiązania to oczywiście jak najmniej truć, tak? Więc mamy hierarchię tych problemów. Podstawowym problemem we Wrocławiu to są piece kopciuchy, więc usuwamy piece kopciuchy, ale idziemy też w drugą stronę, docieplamy nasze budynki. Łatwo jest to zrobić w domu jednorodzinnym, trudniej jest to zrobić w kamienicy. W kamienicy się trzeba dogadać. Wrocław potrzebuje zdecydowanych działań dotyczących jakości powietrza. Kluczowe czynności, czyli usuwanie pieców kopciuchów, jest realne w perspektywie 3,5 roku. Jest to duże wyzwanie, ale miasto przyjęło solidny budżet na usuwanie piecy, no tylko że musimy myśleć też jeszcze krok dalej, nie tylko te 3,5 roku. Mamy problem z samochodami, musimy myśleć, jak te samochody wycofywać, więc perspektywa 10 lat dla czystego powietrza jest perspektywą realną, w moim przekonaniu, choć odważną. Obecnie Polska stoi wobec gigantycznego wyzwania, nie tylko smogowego, ale także odejścia od paliw kopalnych, czyli między innymi węgla. Zdaniem działaczy ekologicznych w kraju musi nastąpić transformacja energetyczna. Zasoby surowców energetycznych są ściśle policzone i to jest perspektywa maksymalnie 30 lat. Dlatego już dziś musimy szukać alternatywnych metod pozyskiwania energii. Dotychczasowy system energetyczny jest nieekologiczny. Według rozporządzenia Unii Europejskiej do 2050 roku Polska musi zredukować emisję dwutlenku węgla do zera. Według ekspertów należy rozpocząć budowę infrastruktury dla samochodów elektrycznych, które zużywają 3 razy mniej energii od aut spalinowych, a także zmniejszyć zużycie energii elektrycznej oraz zmienić jej źródła na ekologiczne. Reelektryfikację OZE. Co przez to rozumieć trzeba? Zastąpienie źródeł obecnych energii elektrycznej źródłami odnawialnymi. Ale ważniejszą sprawą nawet jest, trzeba przeprowadzić pasywizację budownictwa. Co to znaczy? Obniżyć zużycie ciepła. Przede wszystkim zużycie ciepła. Odnawialne źródła energii można zastosować między innymi we własnym domu, bo koszt instalacji baterii słonecznych jest stosunkowo niewielki, a korzyści podwójne, bo to mniejsze rachunki za prąd i inwestycja w ekologię. Takie rozwiązania stają się coraz popularniejsze. Lansowałem rozwój energetyki prosumenckiej i energetyki fotowoltaicznej przez lata, 10 lat i nic, i nic, i nic. I nagle w ubiegłym roku 1000 prawie megawatów zainstalowanych w źródła dachowe, fotowoltaiczne, gdzie ludzie przejęli sprawy w swoje ręce. O środowisko każdy może zadbać sam. Oszczędzanie energii elektrycznej i wody, inwestowanie w nowoczesne ekologiczne ogrzewanie to niewielki wkład, który może przynieść korzyści zarówno ekologiczne, jak i finansowe. Echo 24, Marta Wrońska.